dwumeczu Korony z Zagłębiem lepsi okazali się Kielczanie. Żółto-czerwoni, w Lubinie wygrali 1-0 wyrok, natomiast na własnym stadionie pokonali Miedziowych 2-0 wyrok. Mimo zaliczki z Lubina sytuacja była groźna, ale mieliśmy szczęście, że strzeliliśmy bramkę przy pierwszej okazji. Nasza gra po tym golu jednak wcale nie wyglądała lepiej. W przerwie spotkania porozmawialiśmy z zespołem i druga połowa była już lepsza, tłumaczył na pomeczowej konferencji Lettieri. Podkreślił, że drużynę czeka sporo pracy, ponieważ miał wrażenie, że zespół nie był w stu procentach na boisku. Mimo wszystko zaznaczył, że jego podopieczni zasłużyli na zwycięstwo z Zagłębiem. Trener Kielczan skomentował także losowanie par półfinałowych Pucharu Polski. W tej rundzie rozgrywek Korona zmierzy się z Arką Gdynia. Jestem zadowolony z losowania, mogliśmy trafić gorzej. Mimo wszystko pamiętamy, że Arka w ubiegłym roku zdobyła puchar. Wiemy, że skoncentrują się na te dwa mecze, zaznaczył. Niezadowolenia z nieudanego debiutu na ławce trenerskiej Zagłębia nie ukrywał Mariusz Lewandowski, który we wtorek zastąpił na tym stanowisku Piotra Stokowca. Jestem za krótko, zespół wziąłem z marszu, dlatego nie byłem w stanie przekazać drużynie, czego od niej oczekuję. Nie mam do piłkarzy pretensji, podkreślił. W półfinale PP Górnik Zabrze zagra z Legią Warszawa, a Korona Kielce z Arką Gdynia. Dwumecze odbędą się w marcu i kwietniu 2018 roku. Gospodarzami pierwszych spotkań będą Górnik i Korona. Finał Pucharu Polski, 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.